drop it. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fajowe Bitwy. W tym odcinku pokażę wam dosyć ciekawą bitwę, którą rozegrałem ostatnio na streamie czołgiem czechosłowackim premium 6 poziomu Skoda T40. Oczywiście ten czołg kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, żeby ekspić szybciej załogę na czechosłowackich medach, które robię w tej chwili. Przypominam, dzisiaj i jutro też normalnie szkolenie załogi jest razy dwa, więc warto pojeździć dzisiaj i przeszkolić załogę. Mapa, lotnisko. Na początku chciałem sobie wjechać właśnie tą Skodą na półeczkę. Oczywiście przed wjazdem zerkam, czy coś z... może jakiś kromuelek albo jakiś med będzie chciał wjechać, ale cisza, spokój, więc wjeżdżam dalej. Działo tego czołgu to 88 mm działo, które jak zobaczycie teraz pierwszy strzał, hecerek zniknął, ale jest trafiony strzał, jak widać hecerek dostał prawie za full HP, 270 HP. Oczywiście średnie uszkodzenia na tym dziale to 220, a penetracja 132. Goldowe pociski to pociski kumulacyjne o penetracji 200. No i celność niby nie za dobra, ale jak widać ładnie celuje. 0,37 celność na 100 metrów. Ale jest ok, jest ok. Czas celowania 2,3 sekundy. Tutaj mam zamontowane wentylację, ładowanie. O, ten strzał był fatalny, no szkoda. I przydałby się też skupiacz, ale zamiast tego dałem na razie lornetę. Też się przydaje, jak widać. W tej chwili mogę coś tam wyspotować z, na przykład z tej półeczki. No i cóż, na razie na tej półeczce stoję, nikogo się nie boję. Bitwa zapewne wygrana, bo mieliśmy 82% szans na zwycięstwo. No ale tu zaczyna się już mało dziać, jeszcze kromuelek. Pierwszy strzał ok, bo gąseczki. Drugi ładnie trafiony, ale ten trzeci, no to znowu fatalny strzał będzie, gdzieś tam w boczek trafiony. Tak to byłby to mój czołg. Okej, no i teraz zmiana decyzji, zjeżdżamy na dół i będę próbował teraz bić właśnie ze środka te czołgi, które ciężkie, które wjeżdżają tam na te półeczki. A przy okazji, jeżeli ktoś by tu wyjechał, nadziałby się na moje działo. No i mamy tam Shermana oraz KW2, a więc no trochę strzał niezbyt udany. Przeładowanie na Golda, 200 penetracji, no to zdecydowanie wystarcza, więc kilka tych goldowych pocisków chciałem wystrzelać, ponieważ zrobiło się nam zrobiło się tak, że miała drużyna przeciwna przewagę, no ale już jest ok. I drugi pojazd zniszczony. No i tutaj nietrafiona ta jedynka wykończona. No i w tej chwili w zasadzie już wiadomo, że bitwa wygrana. Na szczęście OIK nie trafił. No i teraz postanowiłem znaleźć artylerię. No sporo nietrafionych strzałów. O wiele więcej mogłem tutaj obrażeń wykonać. No i ten kromuelek, który mi uciekł, plus artyleria, to na początku taki mój cel. Więc jadę ich szukać. Jak wiadomo, artyleria najczęściej na lotnisku stoi gdzieś w okolicach K0. No i właśnie tam chciałem ją znaleźć. Ale przy okazji kromuelek się pokazał. Więc przycelowanie.
strzał i po Cromwellku czwarty zniszczony pojazd, no i poszukiwanie artylerii. Zerkam, no i się pokazała. Oczywiście, gdyby dobrze trafiła, to już byłoby po mnie, ale udało mi się jakoś ominąć ten strzał. No i piąty pojazd zniszczony. No i teraz szybciutko tylko dorwać kolejny czołg. Oik, jak zobaczycie, już nie stoi na swoim miejscu, tylko ruszył w poszukiwanie, w poszukiwaniach właśnie mojego czołgu. Więc ja spieprzam. Nie wiedziałem dokładnie, czy ma haubicę, więc wolałem nie dostać. No i jak już zobaczyłem, że KW-2 zniszczona, a V-ka wjeżdża nam na kapa, więc wiedziałem, że teraz OIK zajmie się V-ką i będę mógł dokończyć OIK-a i zrobić specjalistę. No i pierwszy strzał, jeszcze przymierzenie, strzał i szósty pojazd. W 6,5 minuty bitwa rozegrana, a jeżeli chodzi o wyniczek, to as pancerny, high caliber, specjalista, 1345 bazowego expa i prawie 2500 obrażeń. Nie jest to nic takiego wybitnego, jeżeli chodzi o ten czołg, ale pokazuje, że nie jest taki zły działo walące na szóstych tierach po 220 z dobrym przeładowaniem, mobilność ok. No tylko dosyć spory jak na meda, więc i miękki, więc bardzo łatwo go spenetrować i zniszczyć. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.